a měšec k ní za komunu. Miałech już dzisiaj blank nic nie szkryflać, ale się nie może mnie rozkokocił. Ja rozkokociłech się, rozgrzukołech się i tela. Taki ci listek przyszedł niedawno ku mnie. Musza zdziebko łotuchnąć. Wybaczcie mi fejlery i powszechny mąd, ale mam to w życiu. Niech to wszystko pieroszczeli. No i cóż ci mnie to też potytłało, co by się kupić pudding ze tej iptowatej firmy. Było gryfnie gmitli. Siedziałech se szykownie doma, czytałech to ci i tamto, a że rozchyciła mnie szkrapka na pudding. A będzie już można kajsik bez pięć lot, jakech tego gwizdzio Stwanieczką. No i wziąłech se i wartko chłoblik, jeszcze gipci pogrzułek do mojego sklepu. Będą paniczko tako dobro i dają mi łoni bojtel pudingu. A jaki to ma być ten puding? A jest mi to wszystko jedno, jest mi gancegal, byle mógł. Proszę pięknie. Dzięki. No i wartko nazo do domu. Na tej tytce napisali, co by skorzyć zaważyć mleko. A za tym wsuć to, co we tej tytce jest i takie tam jest se bla 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 bla. Zrobił genał, jak mi kozali i co? Ano psińco, wyloż mi z tego jakiś i tam kakał, rzodki jak laksyra, przecąć tego się nie dojeść. Jak ci te gizdy, te ci dioseckie hahary mogą takie coś ich mianować pudingiem, jest se ku temu kwolicie, no i nowszejszą recepturą. Mam na isto tego wszystkiego dojść. Dojść tej całki demokracji, kapitalizmusu, tej całki zdechliny, kiego ci się sam u nos łospliniła po tym 89 roku. Jo chcę takich pudingów, jakie byli ci sam u nos we tej łoszkliwej komunie. We żadnych, we takich nieszykownych opakowaniach, ale gęstych i ze takim ci jeszcze doskwiernymi klumpkami. Moja jedna znajoma, sum środka słepała kisiel. Ludkowie roztomili, jak idzie słepać żyli. Jeśli to już te nasze dziecka nie będą pamiętać, że żyli przynależy wyjadać łyżecką, do wtorej się wszystko klejmuje i na ostatku czaci jeszcze ta łyżka oblizać. Stop pierunów sakramenckich, a w to mi zebrał szklanne litrowe flaszki ze kolum. Komu one zawodali? I mleko we litrowych flaszkach. I zana we mniejszych, które kiśli i sklagali się, bo byli rychliczne, prawdziwe. A te roski po całkiem dniu stonia na hajcągu, dalsze jest ci te mleko fryszne. Co to na isto razinku za mleko? A dziecka myślą mi, że można mleczarnia dowo mleko, a kalimba jest inolilowo, jak na reklamach szekulady. A te flaszki to ci mieli fajniste kapselki, kugliki do strzelania, szlojderkoma w doba się z nich bajslowało. A gumin to się wyciągało ze tatulkowych hołzntrygów. Gumin już aj mosrogę szlojdry to się zawdy pichło mamulce flampuchy od krauzu. Kaj te roski gdzie znoś takie tregry, albo kaj krauzy do zaprawiania ze flampuchami i szpangami. I po jakiemu te roski wafle roztomajte cumdryny we tych szyk kownicy opakowania i zachowują świeżo bez 500 lot. A ja tak po prawdzie kcajną waflów bez szybełkach, jak to jaki to na isto dziot spaskudził się zachodnią technologią. Dzięki wtory wszystkie bombony ospływają się we gębie, a nie jak dawniej było ze kanoldami klierę sklejmowali z imbiska. No i baży tych, którzy mieli gibisy. My lopytą się w to. Jo smola mieć do wyboru kielanoście zortu lodów i nie poradzi cię uznać na kieremu pypcia i srogę smaczysko. Kiejsik byli lody na patyku we szokoladzie i to bez zima i wszystkie byli szczysne, oby im w to nowy fliger sprawił. A kiej ciepli do składu lody kasate, to ustawiała się raja na poła kilometra. A boczycie hopy bier, piwo we kufach, za którymi się stoł we raj, a że w tosi ginkszy, w tobu pierwszyjszy, wysłepął. Jo chce nasze, dobniejsze, inoważone jak za starego pierwy, a nie sztyrylne jak chyba ma. I nie we biksach, a we naszych dawnych flaszkach patentówka. A boczy jest se w toś, jak smakuje rychtyczno rzymła? Nie, do dioska, nie tako jak we tych waszych usmolonych sklepach, naplompowane luftym, ale kruchuśkiego
Rzymna, rychtyczne, prawdziwe Rzymu i są twardawe, echt bez smaku, a jeszcze najlepszy, szmiernięte rychlicznym masłem, które wymięte ze kinszranku jest niemożebne do rozszmarowania. O margarynie za komuny szłojno pomarzyć, a jak ci już była, to tak ogiździorsko, chyba palma się mianowała. Bo uciece ceres, kto to boczy, ale jeszcze bazi łoszkliwy. Srogie, pieprzone koncerny też ciece, wyciepli do imentu z rynku, moja roztomiło oranżada we zeltrówkach, kierom to brauzą zaś pikola, gasił ich brand, a flapica mrech bez 4-5 godzinów blank szarłatno. A jej mocno sestra brauza we pulwrze, kiery żody nie rozpuszczą we wodzie, bo posługowała do wyjmowania jej direkt ze łopślimtanej tytki oblizanym palczyski. Słuchajcie, bali moje umiłowane oplerki Mikiesi chabli zachmęcili. Dziś już nie poradzą zrobić takich szmeknych jak pierwy. Teraz jeden masoż we telewizji tuplikową, co poradzi ze kila mięsa wykręcić 2 kilo wusztu. Miarkujecie to? We telewizji byli no 2 kanale, a na każdym blank psińco do oglądania. Te rodki mamy hned 100 kanali, ale też na niej nie ma nic interesantnego. Mogemy czkać choby, no inte, a pluziny, banany, mandaryny, a kejsi chopie, jakieś czymś taki przyszło do szuli, to cię wszyscy naokoło szefem mianowali. Fast foodów też wtedy nie było w ten czas i każdy żywił się we taki blank żadnych do drewnianych budach i czkalich my ze aluminiowych talerzy i jakoś ich żaden straszki bez to nie dostał. A habozi śmieci około też nie było, bo nie było tych wszystkich usmolonych epów i nylon bojtli. A jakech my tak na zichę chcieli Ameryki, to kustowaliśmy się za piekanką ze kejzą i szampiniokoma jeszcze od dogami nabijanymi na ocelowe szpignadle. Rzymła, ruby oplerek, mosztry, nic więcej nam do szczęścia nie było potrza. No to śmiate, zasmolono Ameryko, ciśkaj cię diobli powiedu. A takich miał 100 pieroński pypeć na pudding. Pozdrowiom Grywnie. Kto tak na istoj poprawdzie mi ten brief napisał, niby da sam teroski tuplikowo, ale pewnikiem i uwoz coś ich takiego szłoby kajsik przeczytać, prawda godum, ojgen z pnioków.